Witam was tutaj, cześć, witam wznosz i zapraszam was na kolejny odcinek z Kiska. Na PlayStation 4 Mass Transit i Green Cities. Tak, już gramy z Green Cities i tak, jedziemy sobie autobusem. Zawsze bardzo do naszego miasta wjeżdżamy, przytrzymuję na maksa przycisk, więc zobaczymy jak wylecimy gdzieś tam. Wjechałem wieżę tutaj autostradą naszego miasta, szkoda, nie da się wjechać żadnym pojazdem ani przejść się poza granicę miasta, co jest trochę kiepskie, bo w niektórych modach dało się to robić, no ale chyba. Powiedzmy, że zrozumiem. Słucham sobie oczywiście Mates Radio, bo co by tutaj innego słuchać odkąd kiedy mamy takie wspaniałe radio. I tak, tu spróbujmy sobie jakoś dojechać do naszego miasta, ale już zajmujemy się Green City spokojnie, my tylko tutaj spróbujemy dojechać do naszego miasta. Tak, tu jest jakiś zjazd. Ja tu widzę możliwość dla mnie. Oj, czekaj. Dobra, nie zarzuciło mnie mocno, więc jest dobrze. Bo tu oczywiście wiecie jak to tutaj jest. Ja prowadzę, a ja nie mam prawa jazdy, więc zobaczymy jak to będzie. Okej, okay, dobra, wjechaliśmy do naszej dzielnicy. Proszę bardzo, jedziemy do zapotrowisku, bo jesteśmy w końcu autobusem, więc co tu dużo mówić. Dojedźmy sobie do naszego miejsca, gdzie dzisiaj zaczniemy sobie budowę. Tak, w sumie taki to jest dobry pomysł na rozpoczynanie wszystkich teraz nowych odcinków. Tak, jedyne co to zauważyłem, to na parkometrach się niestety zatrzymujemy, nie możemy ich przejechać. Ogólnie na wszystkich budynkach też się zatrzymujemy, więc dosyć kiepsko, ale... Co jak co, nie jest aż tak źle. Dobra, widzę nasze skrzyżowanie. Okay, nie mów mi tylko, że mam czerwone światło. Nie, po prostu tramwaj stoi na przystanku. Okej, okay, to ja jeszcze może zrozumiem. Nie, tam ta karetka, ja mam pierwszeństwo. Dobra, proszę bardzo, z jakimiś tutaj wędzami, autostradami i... Tak, jadę pod prąd. Jadę na pewno pod prąd. Co jest? Aha, dobra, poczekajcie, bo jest znak, to nie możemy wjechać. Natomiast tędy mogę jechać, tak? No, dokładnie. To jest bardzo dziwnie, tutaj jest logika Cities, gdzie mogę, a gdzie nie mogę. Widzicie, teraz znak chciałem wjechać i już nie mogę. Czekaj, teraz jeszcze będę musiał tutaj wymanewrować. Czekaj, może to tutaj jakiś jeszcze inny znak. O, widzieliśmy kolejkę. Niestety minus jest taki, że mogę tylko i wyłącznie jeździć pojazdami lub chodzić piechotą. Nie mogę jechać pociągami na przykład i tymi tego typu innymi pojazdami, ale ogólnie nie jest aż tak źle. Dobrze. Co dzisiaj będziemy robić? Dziś postawimy sobie nasz monument nowy, arcydzieło architektury, które się będzie zwało oczywiście elektrownia termojądrowa. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mam taką nadzieję, że dzisiaj sobie to postawimy. Dobra, no jedziemy, dobra, już skończmy ten nasz przejazd, proszę bardzo. I tak, wchodzimy sobie tutaj. I tak, elektrownia termojądrowa, proszę bardzo, do postawienia. Brakuje nam naprawdę bardzo mało do tego do postawienia. Więc to będzie na pewno dzisiaj i pomyślmy, gdzie możemy to wstawić tak właściwie. Bo to podobno daje nam bardzo dużo forcy, prądu. Forcy może i też. Ale jakieś sensowne miejsce. Ja widzę tylko jedno. Tutaj. Bo tutaj nie ma jako takich dużych zabudowań. A taki monument to by mi tutaj się przydał. No nie ukrywajmy. Jakbyśmy tutaj coś takiego wstawili, to raz ludzie będą przyjeżdżać z całego kuleczkoła wielkiego. A dwa, no to będzie się tutaj działo, tak. Dobra, teraz przejdziemy do Green Cities, bo oczywiście wszyscy wiemy, że wy najbardziej na to teraz czekacie, no bo to jest, jakby to powiedzieć, w sumie najnowsza rzecz w City Skylines, więc w sumie, ale zostało nam naprawdę niewiele i nie chciałbym psuć tego właśnie, że tutaj powinniśmy to dzisiaj postawić. Proszę bardzo, dobiliśmy, przyspieszmy sobie w ogóle czas. Proszę bardzo, i stawiamy sobie elektrownia termojądrowa. Dostałem, proszę bardzo, trofeum, złote swoją nogą. Termojądrowa elektrownia, ile nam to brakuje? 1600 MW, będzie można wyrzucić wszystkie nasze elektrownie w mieście. I tym się oczywiście dzisiaj zajmiemy, bo to jest akurat dosyć... Wow, jaka kulka tutaj jest. No tak, w sumie to jest termojądrowa. Działa, produkuje, dadzą nam prąd, więc jest całkiem nieźle. Jeszcze nic do niego nie jedzie, więc też jest dobrze. Dobra, zróbmy sobie dookoła niego drogę, bo o to mi tutaj mniej więcej chodziło, że jak już budujemy tutaj to, proszę bardzo, ciach, tutaj stąd dotąd, to wybórz, stąd tu drogę, źle. City Skylines. Jednak tych najbardziej irytujących bugów nie da się ściby chyba nigdy wyrzucić po prostu. Po prostu one są i one zawsze tam będą. I tutaj będzie dojazd drogą. Proszę bardzo. Czy jesteś podłączony do prądu? Jesteś podłączony do prądu, mamy bardzo duże forsy i zajmiemy się tym od początku, żeby wyrzucić naszym nowym podlądem mapowym wszystkie nasze elektrownie. Tak właściwie. Zacznijmy sobie od jakichś takich mało fajnych. Ciach, papa. Dobra.
To chyba byłoby tyle z tutaj z tych. A nie, dobra, jeszcze jest trochę. Proszę bardzo. To są nasze początkowe elektrownie, ale one już nam teraz kompletnie nie są potrzebne po postawieniu takiego czegoś. Śmieci niech się na razie spalają, bo to jest akurat dosyć całkiem jeszcze póki co racjonalne podejście. Tu mam parę z paneli słonecznych. I produkcja jest 13 tysięcy, a potrzeba jest 1000, 2000 z hakiem. A czekaj, a ty produkujesz ile? Okej, to ja właściwie mogę wyłożyć wszystkie elektrownie w mieście i postawić później jakąś nową z Green Cities. Dobra, to jest akurat dosyć dobry pomysł. Dobra, papa, papa, papa. Dobra, tą elektrownię z naszym sobie zostawimy, ale tam możemy wyrzucić. Słonego trochę focy jeszcze odzyskamy. To jest naprawdę dobre. To mi się bardzo podoba. To jest akurat, znaczy akurat to nie jest Green Cities, ale jakie tutaj dzięki temu będziemy mieli teraz profity, to no to. Oj, 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 oj. Będziemy dużo więcej forsy w ogóle zarabiać, to też jest dobre. Dobra, to jest spalarnia. Śmieciami możemy się też w sumie dzisiaj zająć, żeby były jakieś już sensowne i ekologiczne, po pierwsze, ekologiczne. Wygrywamy cały czas 12 tysięcy. Ja wiem, co trzeba byłoby zrobić, żeby to zmienić. Tą tamę wyburzyć. Możemy sobie wyburzyć, bo to nie jest akurat na mnie zbędna ta tama. Teraz to już naprawdę nigdy więcej. Ale cały czas próbujemy 12 tysięcy. Okej, czekaj, a ty? Produkuję 64, ale możemy cię wyburzyć. Czy jest sens wyburzenia tej tamy? Tak, trochę jest, bo tam się rzeczywiście trochę później obniża poziom wody. Dalej. Produkujemy dużo na pewno z spalania śmieci. Mamy jedną tutaj, tą, którą chcę zostawić. Ale nie widzę tu zbyt dużo już kolejnych elektrowni, które można byłoby jeszcze odstawić. A produkujemy niby 11 tysięcy. Ale ja się zastanawiam skąd na niby. Ile to produkuje? Aha, to produkuje 11 tysięcy. Okej, dobra, zapomniałbym oczywiście. Czyli właściwie to można wyburzyć wszystkie elektrownie, które wyburzyliśmy już. Więc ile to ciągnie? Ciągnie to 6 tysięcy, ale sądzę, że jeżeli przeliczymy to sobie nawet na elektrownię T, tutaj każde utrzymanie było 8 tysięcy, a to kosztuje po prostu 6 tysięcy, no to chyba wszyscy wiemy, że to jest o wiele lepsze. Mamy jeszcze oczywiście coś takiego, czyli wieża słoneczna. My sobie ją może później postawimy gdzieś, bo jednak Green Cities też chciałbym, żeby gdzieś tutaj było. Dobra, idziemy dalej, 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 czyli nowe ścieki. Tak, w końcu mogę wyrzucić to ustrojstwo. Wszystkie wyburzamy. Koniec, koniec z wami naprawdę. Mam już was dosyć, bo wy mi tutaj taki robicie problem. A teraz w ogóle będziemy jeszcze oczyszczać sobie ścieki tutaj. Czego tu teraz nie będziemy robić? Nie ma czego. Tak, widzę, że tutaj będzie problem z naszymi rurami. Poczekaj. To rury wybórzmy po prostu wszystkie. Będzie prościej. Okej, dobra. Ciach, ciach, ciach. Tak, bo tutaj te rury tak dziwnie później wcześniej szły. A teraz po prostu trzeba wszystkie wyburzyć. Dobra, wyburz. To jest z tymi dziwnymi zakrętami, jak to kiedyś wyglądało. Dobra, to wyburzone. I teraz tak, trzeba poustawiać je. No jest super, że nam zabraknie forsy, ale okej. Tak, bo kosztują po 25. Ej, te kosztują po 25, a te kosztowały po 15, no właśnie. No właśnie. To ciupkę mniej. Naprawdę, ciupkę, ciup, ciup. Tym bardziej, że one jeszcze mniej są wydajne. No ale dobra. Podciągnijmy teraz to sobie wszystko do siebie. Tutaj wodociągi. I to stąd tu. I włączmy przyspieszenie czasu na maksa. I będziemy musieli powoli to odbudowywać. I tak, dalej oczywiście kolektor pływający tych śmieci trzeba postawić gdzieś tutaj na końcu miasta, żeby te ścieki, które tu płynęły, można się nimi było zająć. Centrum recyklingu też będziemy tym się zajmować jeszcze może tam się dzisiaj. I tak, ogród jogi, 90 tysięcy, trochę dużo. Jakieś tańsze, hala sportowa 120 tysięcy. Ludzie, czy ja mam wam pieniądze wyczarować, czy co? Ja wiem, że teraz dużo zarabiam oczywiście. I jakąś tam nową szkołę bym zrobił, swoją nową dzielnicę tą mieszkalną też bym zrobił. Okej, okay, macie problem ze ściekami, no dobra. Dobra. Dobra, jest niefajnie. Weźmy sobie pożyczkę. 200 tysięcy na ścieki, bo to będzie po prostu dużo to kosztuje. To jest akurat pewne, że to będzie dużo kosztować. Postaw, a ludziom się to może nie podobać i akurat was niestety rozumiem, niestety mówię, bo
jak własny rozumiem, po prostu was nie akceptuje i po prostu można was wyrzucić. A w ten sposób, no to niestety macie po części rację, że rzeczywiście mógłbym trochę się opanować z tymi ściekami i tego tak nie robić. I tak, z kolei dalej ścieki będziemy wylewać w zupełnie innym miejscu. To stąd możemy wyburzyć. I będziemy sobie wydawać jeszcze tutaj. I z tego co rozumiem mniej więcej, jak Cities działa, to muszę tutaj postawić 3. One tutaj dziwnie wyglądają. Zresztą Force nam zaczęła brakować. Nawet to jest tylko też dosyć niefajne. Wydałem 200 tysięcy na same ścieki nowe. To mi się nie podoba już. Naprawdę, akceptuję różne rzeczy. Ale bez przesady, no bez przesady. A nie, pociągnijmy ten prąd. I miejmy nadzieję, że już się od nas odczepią ludzie i będą żyć nami tutaj. Macie ścieki i powiedz mi, że już jest dobrze. Powiedz mi, że już jest dobrze ze ściekami. Bo przez to, że jest plan ze ściekami, w ogóle jest bardzo dużo ludzi w przemyśle chce budować. Akurat to jest coś fajne, bo... Bo tak, specjalizacja, czy w przemyśle? Nie, ja mam przemyśle, ale w biurach możemy coś zrobić. Nowa dzielnica biurowa. Czy coś takiego byśmy tutaj zrobili? Czekaj. Czy ja dobrze pamiętam? Bo jeśli tak, to dobrze. Że tu jest dzielnica biurowa. Poczekajcie chwileczkę. Tą dzielnicę przeniesiemy. W sensie... Ta dzielnica będzie dotąd i tu dotąd. Tu będzie nowa dzielnica biurowa. Ucieczna. Dobra, Forza się zwraca, świetnie. Już mamy 93 tysiące, możemy spłacić kredyt. Pierwszy, póki co. Proszę bardzo, nowa dzielnica biurowa tu powstała. Właśnie powstaje. Ta dzielnica biurowa będzie... Cluster IT. Proszę bardzo. Oni będą bardzo tam jakieś zamożni i tak dalej i w ogóle nie wiadomo. Co dalej? I z fanego, jak wyświetlą wszyscy już wyburzacie, okay, to ja chociaż coś... Zobaczmy ten Europan Subria, jak będzie wyglądać. Te nowe budynki, proszę bardzo. Dobra, my tu w tym czasie dobudujemy, mam jeszcze jakieś drogi, byście mogli się dalej budować później. Proszę bardzo, jest. Tak, tutaj są takie te uliczki dosyć często. Dobra, niech będzie. I tutaj... Tu jakąś komunikację wam zaraz pociągniemy też, bo oczywiście nie możemy o tym zapomnieć. Autobusy na biopaliwo też będziemy robić, ale to współmiernie do tego, jak będzie można. Bo póki co, to wiecie, nie możemy teraz wszystko nagle pójść w całą tą ekologię pełną parą, bo wtedy to wszyscy wiemy, jak to będzie, no będzie to tragedia. Zresztą wysyła się dla was film. Zostało 58 minut. Czekaj, tyle. Bo ja dla was teraz właśnie wysyłam pewien filmik. Pewien dość ważny filmik, bo w nim opisuje całe Green Cities. I tak, czekaj, myszka. Jeżeli myszka by działała... podlenizowałby. Ej, ty, działa. I byśmy się podłączyli z moim telefonem. To powinno to chociaż ciupkę szybciej iść. Dobra, wracamy do naszych biur. Dobra, proszę bardzo, tutaj poszło to. I tutaj też się możecie budować. Zobaczymy. Powinny się budować nowe, ciekawe dosyć budynki. Jakieś takie fajne, co nie? Dobra. Przemysł podobno już szedł nam cały nam popyt. Miejmy nadzieję. Wy nie macie wody. Tak, wam nie podłączyłem koniec końców wody, bo tutaj to wszystko wywaliłem. A zaczęliście marudzić, że jest problem, więc no cóż. Czekaj, teraz co? Czekajcie, mam dziwne uczucie, że jest mały problem w mieście. Jakim cudem oni mają... A, tu jest prąd, okej, dobra. Się zastanawiam, z jakim cudem oni mają prąd, ale po prostu jest z innej strony jeszcze ściągnie prąd. Dobra, to możemy wywalić, bo jak już nie potrzebujemy żadnych elektrowni, no bo 11 tysięcy to jednak rzeczywiście na każde miasto powinno wystarczyć taka energia. Pewnie przewidzieli to... Pewnie obliczyli, ile może mieć największe miasto i coś takiego dali. Dobrze. Tutaj, proszę bardzo, dobra, tutaj na razie akurat więcej się nie budujecie, więc przynajmniej tyle, ale żeby było dobrze, żebyście się nie czuli zaskoczeni, proszę bardzo, tutaj będzie nasz recykling działać, bo on jest tutaj tani, mes kolektor już jest mniej tani i nasz ściek, który gdziekolwiek by mógł zostać,
będzie już tutaj wysprzątany. Znaczy, szczerze powiedziawszy, to nie wiem, gdzie on teraz może powstawać, ale... Ale tak, stąd już spłynął, bo był dosyć silny prąd. Tutaj postawiliśmy ten nowy kolektor i powiedzmy, że jest całkiem dobrze. Dobra, no to tak, mamy nasz nowy arcydzieło architektury, czyli gdzie ono jest. Tutaj. No, powiem tak, no, o. Poczekajcie. Teraz to ja dopiero będę mieć miniaturkę życia. Jak... Czy to jest zachód? To jest chyba zachód. Pomysł był dobry. Dobra, miniaturka zrobiona tak czy siak. Dobra, stąd tak. 10 tysięcy, a to w zależności, to się różnie zmienia, dobra, rozumiem. I understood, Lily. Dobra. Czy tu się coś wybudowało? Okej, dobra, to są nowe budynki na pewno. I one powinny być na ten Subria i takie tam. No wygląda rzeczywiście takie Subria. No, nie powiecie mi, że te budynki wam się nie podobają, no to jest po prostu piękne. Ale tak, żeby nie było, jest jeszcze jeden bardzo ważny budynek, który trzeba postawić w naszym mieście. Mówię to oczywiście o rakiecie w kosmos. O tym. Tylko, że on kosztuje, proszę, pnimo 200 tysięcy. Wiem, że jesteśmy blisko. A po drugie, dla niego to ja będę specjalnie nowe miejsce budować. Będzie albo tutaj sobie zrobimy taki przylądek rakietowy, z tego będzie właśnie wszystko odlatywać, albo po tej drugiej stronie. Chociaż tutaj by to chyba trochę lepiej wyglądał. Albo tu jakąś wyspę zrobić. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy byśmy tutaj na przykład zrobili wyspę i tutaj by to do tego wszystko dopływało. Natomiast dzisiaj, jeśli coś możemy postawić, bo tak, ogólnie nie mamy w naszym mieście zbytnio góry. Co jest pewnego rodzaju bardzo dużym minusem. Ale mamy coś takiego jak nasze na przykład okrąg, to coś. I to bym bardzo chętnie gdzieś chciał postawić. Zwłaszcza w tym miejscu. Tylko tu mamy naszą kolejkę. I tak, ile to kosztuje? 75 tysięcy, dobra, to by się udało tutaj wstawić. Wybórzmy nasze tory. I myślmy, że będzie wspaniale. I myślmy, że nam się uda, że upieczy nam się to, że to wyburzyliśmy. Dobra, postawmy to tutaj. I postawmy nasze koło, diabelne koło. Dobra. Postawmy może rzeczywiście, czekaj, bo dokąd jadam te tory? Okej, okay, jeżeli postawimy bliżej, to jestem, to będzie rzeczywiście chyba lepiej. Dobra, proszę bardzo, wyburzyliśmy tutaj to. Jakiś handel, czemu by nie? Bo się ostatnio trochę tam buduje, więc jest całkiem nieźle. I wybudujmy tory z powrotem, bo to jest chyba najważniejsze. Co będą te tory, to... Nie, czekaj, tu jest drut, okej, okay, dobra. Drut, to drut, tak. Drutem się teraz nie ma co przejmować. Okej, okay, jakim cudem? Jakim cudem to... Nie... Jakim cudem to inaczej tutaj wchodziło? Ja mam pytanie. Ja myślałem, że to był zwykłą dowolną, ja to wszystko robiłem, a tu widzę, że kręto. Ja tu widzę, że ja tutaj wszedłem na wyższy poziom. O ty panie. Dobra, to tu sobie podciągnijmy to. Źle. W ogóle tak, zapraszam was na dzisiejszego live'a, jeżeli będzie, ale nie wiem o tej godzinie, więc wam teraz dokładnie tego nie powiem. Ale jakby było mało, że zapraszam na tego live'a, to zapraszam was na live'a, który będzie w weekend. O której godzinie i co i jak, to jeszcze wam powiem później. Ale powiem, spokojnie. Dobra. No powiedzmy, że jest to takie hula-kula. W sumie czemu by nie? W sumie, jakby teraz się zastanowiłem, to czemu by nie tak właściwie? Czemu by tu im nie zrobić takiego hula-kula? No ma. Tu będzie ta kolejka z kolei. Te toro. Będzie jechać tutaj zbyt taką ciekawą trasą, że będzie tutaj robić fikumiku. Fikumiku w Koperniku. Dobra, czekaj, tutaj to widziałem, że właśnie ta droga jedzie jakoś dziwnie tutaj bardzo wysoko. I gdzie ty tam... Czekaj, co? Ty musisz tu dojechać? Okej, dobra, czekaj. Wiecie, ja naprawdę nie chciałem się tym dzisiaj zajmować, co nie? To tak wyszło. Dobra, no i najważniejszy prąd podłączymy im tutaj i jesteśmy już gotowi. Z tym, co tutaj kręcę teraz. Czy mi się by tu udało pójść dołem? Nie, mi się by nie poszło. O, tu pójdzie, świetnie. Dobra. I miejmy nadzieję, że nasze koło kręci się, choć nie ma prądu. Zawsze bardzo. Według mnie to jest naprawdę idealne miejsce, bo tutaj jeżdżą te kolejki, obserwatorium, to wszystko tutaj naprawdę całkiem cacy. Dobra, czy jeszcze jakieś takie fajne budynki mamy tutaj do postawienia? Oczywiście mamy jeden. Mamy jeden budynek. Na który jest oczywiście tylko jedno miejsce. Gdzieś tu na górze trzeba by to go wcisnąć.
Ludzie, mam nadzieję, że wy mnie rozumiecie. Jeżeli postawimy sobie tutaj ten budynek, monument nowy, to wy wiecie, jak wszyscy na to się będą gapić. Drugą stroną jest to ciekawe, że tu jest ten nasz uniwersytet, co nie? Ale Muzeum Sztuki Nowoczesnej bym też nie pogardził na tej górce. I to jest niestety nasz problem. I to jest niestety nasz bardzo duży problem. Bo Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jakbyśmy tutaj wmontowali, to to byłoby boskie. To było naprawdę bardzo fajne. Właśnie, właśnie w nim jestem, wiesz co, gościu? Ty weź mnie lepiej nie denerwuj. Tak, słonego tutaj z tej z tyłu górki też się bardzo mało dzieje. Może to jest pomysł, ale na pewno nie dzisiaj. Dziś tym się nie będziemy zajmować. Zerknijmy sobie, jak tam jesteśmy w ogóle z edukacją. Właśnie kliknąłem szkoła podstawowa. Chyba jest całkiem nieźle. Powinniśmy nie mieć dyplomu. Postawmy tutaj może jakąś nową, rzeczywiście, tą ekologiczną, jak to się że tak mówi. Proszę bardzo, i średnia rzeczywiście jest na gorszym poziomie. Tutaj będzie druga. Zobaczymy jak to będzie szło. Dobra, nasze tutaj te budynki się budują. One mają tu bardzo duże parkingi. Elektryczne, właśnie, tym się nie zajmowałem, ale tak. Są teraz te nowe elektryczne. Ogólnie ludzie się też nie chcą budować, co to jest najmniej fajne. Trochę mi tego szkoda. I tak, będziemy oczywiście potrafili dojść do tego. I tak, po kolei. Nasze monumenty. Bo mamy jeden bardzo fajny monument. Mówię oczywiście o tym budynku. Tylko on jest niestety bardzo duży. To jest park centralny. I on byłby naprawdę bardzo pożądany w tej dzielnicy. Bo to jest takie ścisłe te centrum, co nie? Z drugiej strony, wiecie, gdzie może być jeszcze nasz park centralny można postawić? Nie tutaj, spokojnie, nie tutaj. Tu też nie. Tu. Tu, jak widzicie, na razie nie masz żadnej dzielnicy. Nic się nie dzieje, co nie? Cisza. Natomiast my tutaj mamy naprawdę bardzo duży dworzec kolejowy. Który, jak możecie domyślać się, on tutaj nie powstał bez powodu. No, dobra, póki co. Jakieś takie monumenciki byśmy tutaj mogli w sumie postawiać. Ale tak, ten bym chciał postawić w jakimś fajnym miejscu. Kolektor na pewno tutaj nie postawimy. Płuca miasta. To jest chyba dobre w tym miejscu. Bo może tutaj nie ma rzeczywiście, no wiemy czego, ale jest całkiem nieźle. Stacja badań też byłaby fajna, gdzieś wysoko jakbyśmy postawili. Las. Lasów na razie nie będziemy też robić, chociaż wiem, że bardzo teraz przyjemnie to się robi. No właśnie, czy może... Jak widzicie, ja nie korzystam z tej opcji zbyt często, ponieważ jak wchodzę sobie i tutaj kręcę, to jakoś naprawdę jestem do tego bardziej przyzwyczajony niż tego drugiego. Nie wiem, to jest jakieś takie moje przyzwyczajenie. Mars. Dobra, Mars Radio, okej, dobra, całkiem nieźle z dzisiejszym odcinkiem, naprawdę, z czasem jesteśmy całkiem nieźle. Nie jesteśmy zbyt dużo w klery, co by znaczyło na to, że wypadałoby zrobić jakąś tutaj komunikację. I to jest akurat dosyć ważny pomysł, dobry pomysł. I tak, co byśmy my tu sugerowali wmontować? No kolej jednoszynowa to jest na pewno jedna z tych kolei, którą bardzo lubię i z której bardzo mało korzystają ludzie. Co jest trochę szkoda. Z drugiej strony, nasza kolej linowa też jest jeszcze mało używana. A mamy tu stację, która ewidentnie czeka na ciąg dalszy. Moglibyśmy tutaj coś postawić. Tak, ale nie w tym miejscu. Zrobimy to tak, jak to się robi w scenariuszach. Czyli... Poczekaj, Max. Max jest dotąd. Dobra. To tak, tą ulicę wyburzamy, tą też wyburzamy. No niestety, parę budynków będzie musiało pójść, ale takie jest życie. I tak, jeżeli to idzie sobie tak tutaj, tu, to powiedzmy, że jeżeli zrobimy tutaj sobie tę drogę w ten sposób, poczekaj, sprawdźmy, to powinno być całkiem cacy. Nie, dobra, dalej musi być. Zaraz, jeżeli ktoś nie ogląda mojej serii z scenariuszami, to zaraz zrozumiecie. Wcisnąłem sobie przycisk, wcześniej się tego tak... Wcześniej nie dało się wcisnąć tak źle tego przycisku, a teraz się da. Dobra, proszę bardzo. Jedzie kolej, kolej linowa będzie przejrzeć tutaj po prostu nad tym wszystkim. No i tak, tutaj oczywiście mamy problem dworca. Ale to chyba nie będzie aż taki duży problem.
A nie, czekaj, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, no właśnie, tu jest to. Tu jest ten bardzo irytujący budynek, który... budynek. To jest bardzo irytujący obiekt, zwący się tunel, który ma bardzo duże, zbagowane funkcje, ale ogólnie nie jest aż tak źle. Dobra, kolejną rzeczą, jaka tutaj jest na pewno w dużym użytku, to jest oczywiście ta stacja metra. I wy chyba sobie nie myślicie, że ta stacja metra będzie się tu kończyć. Ona będzie jechać dalej. Do tej części miasta, w której nie ma żadnej prawie że komunikacji aktualnie. I oczywiście mówię o tej tu części miasta, bo nie ma innej dzielnicy, innej części innej tej części tej dzielnicy, jak nie ta. Ponieważ powiedzmy sobie szczerze, poza Bambajem, co tu dojeżdża? Ja wiem, że Bambaj to życie i w ogóle wszystko, ale naprawdę, czasami możemy tutaj jeszcze coś pociągnąć. Więc proszę bardzo, macie tu jeszcze drugie połączenie pociągowe, metrowe. I tutaj drugie to. I tak, tutaj nasz pociąg, jak widzimy właśnie na załączonym obrazku, jest wielbiony przez naszych pasażerów w istnie milionowych liczbach. To jest stacja ta tutaj czekająca na tych. Więc naprawdę całkiem, całkiem dużo ludzi chce dojechać tylko i wyłącznie tu. Co za tym idzie? Oni jadą naprawdę dosyć długą wycieczkę, żeby tam dojechać. Jednakże z drugiej strony to nie jest też najprostsza trasa, żeby tu dojechać. Jest prostsza trasa, którą oczywiście zrobiliśmy, tylko z niej nie korzystamy. Ta prostsza trasa to jest oczywiście ta kolej jednoszynowa tutaj. I tym się teraz zajmiemy. Bo oni naprawdę bardzo, jak widzicie, bardzo lubią korzystać z naszych tutaj tamtych pociągów. Ale gdyby mogli chyba korzystać z tej kolei jednoszynowej szybciej, bez tych wszystkich stopów, bo oni tutaj... Bo teraz jest to nasza kolej jednoszynowa, ona tam właśnie jedzie. Ale są te wszystkie stopy i chyba oni tego przez to tak aż bardzo tego nie lubią. Jedyna stacja, którą zastanę sobie, to będzie ta, a reszta to już nie będzie, będzie po prostu przejeżdżać. Więc teraz tak. Nasza kolej jedzie sobie tędy, tędy, tędy i tak, tu wjeżdża w dzielnicę. Tu, właśnie, w ogóle wam zapomniałem powiedzieć. Jeszcze zanim się dowiedziałem, że jest Green City, to tutaj sobie udekorowałem tą dzielnicę na taki, na taką dzielnicę, fajnie tutaj, taki park, taki dosyć ciekawy park. Dobra, no i tak, chyba to nie ukrywamy tego, że tutaj w tej dzielnicy będzie kolej jednoszynowa. Trochę głodowała. Trochę. I tak, tu będzie stop. Wiem, że ludzie, wiem, że naprawdę nie lubicie tego, ale takie życie. Takie niestety jest życie. I tak, tu jest krematorium, które mi jest potrzebne. Akurat w tej kombinacji tutaj naprawdę jest, do szczęścia mi nie jest potrzebne. Więc my sobie je troszeczkę przesuniemy, aby nasza kolej jednoszynowa mogła tutaj dojechać spokojnie. Jak tą kolej puścimy? A to już jest co innego. A to już jest inna bajka. No jakoś tak, żeby nie było tu zbyt dużych zwolnień. No, co? Puśćmy ją może tak. Poczekaj. Nie, bo to był dosyć dobry pomysł. Powiedzmy. Natomiast, bo tutaj są ogólnie Bambaje, co nie? I aby jakoś tutaj to lepiej dojechało, to my byśmy byli zmuszeni do zrobienia stąd dotąd czegoś takiego, co nie? A to jest niewykonalne, jak widzicie, Cityscan jest od razu z nami walczy, żeby czegoś takiego się nie dało zrobić. No czekajcie, wyłączmy sobie nasze wszystkie podpowiadacze. Tutaj nam podpowiadam oczywiście zawsze do dobrego, ale tym razem stwierdziłem, że może po prostu raz zawierzę sobie, tak? Tak na wszelki wypadek. Dobra. Stąd da się dojechać tam, co nie? Teraz pytanie, czy jeżeli sobie zrobimy tutaj zakręcik. Dobra, nie, widzę, że to już chyba jest od początku skreślona moja działalność tutaj. Musielibyśmy zrobić to na takiej wysokości i to byłby po prostu tutaj, czekaj, taki zakręcik. Tak, i chyba tylko w ten sposób by to poszło, bo tak to tutaj, jak teraz to ja widzę, to nie, to nie ma mowy, to by tak nie pójdzie. Dobra, ale tak czy siak. Nasza kolej jednoszynowa będzie jechać dotąd. Stąd tutaj będzie skręcać. I będzie faktycznie jechać tu do góry, bo to jest początek.
Dobrze, idziemy dalej i tylko wam powiem w międzyczasie, w chwili kiedy tutaj, wiecie, ja nagle zniknąłem, bo była teraz chwila przerwy dla was, to wy nawet nie wiecie, jak się dużo zmieniło. No, skończyłem chwilę nagrywać. PlayStation zmienił piętro, bo jest teraz w moim pokoju, ze salonu teraz przeszedł do mojego pokoju, więc trochę się tu działo u mnie w pokoju, natomiast wy po prostu macie takie szybkie przejście, czy to nie jest piękne? Dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z moim gadaniem. Ważniejsze jest tak, mamy chwilę czasu, bo przed chwilą spojrzałem sobie, bo teraz mogę dokładnie zobaczyć, jaki mamy czas. Czas jest dosyć kiepski. Więc nasza kolej będzie tutaj jechać tędy, żeby nie było. I stąd pomysł jest dosyć prosty. Będzie sobie jechać tutaj. Czekaj. No, czekaj. Stąd tu jakoś wykręci, ale takim jakimś fajnym zakrętem, żeby jak najmniej tutaj ulicy wykorzystać. Dobra, nie, może tak. O, dobra. Chodziło mi o to, żeby jak się najwięcej tych budynków mogło budować. I tu oczywiście ta droga wraca do tego, jak to wyglądało wcześniej, czyli proszę bardzo. Mam nadzieję, że takie tutaj rozwiązanie mi się spodoba. Natomiast ja do zakończenia tejże dzielnicy, no tak, ogólnie sądzę, że parę osób korzysta już z tego. Ja przyspieszę trochę czas. 192 osoby. No to całkiem nieźle. Chociaż gorzej niż liczba wyświetleń na dzisiejszym moim odcinku. Naprawdę. Wczoraj wysłałem film, jestem pod wielkim podziwem. Nigdy nie wbiłem na moim kanale. 1000 wyświetleń w ciągu 2 dni. Nigdy nie dobiłem do 1000 wyświetleń na moim kanale. A tu w 2 dni coś takiego zrobiłem. To znaczy, że może rzeczywiście Awizynosz kiedyś będzie jednym z tych takich fajnych youtuberów, gdzie rzeczywiście ludzie będą oglądać go. Nie tylko dlatego, że wysyła nowości, ale dlatego, że wysyła naprawdę ciekawe materiały i że ludzie chcą go oglądać. Jak jest naprawdę, napiszcie w komentarzach. Tylko, że wy zazwyczaj nie odpowiadacie w komentarzach, więc. No cóż. Cóż, takie jest już najwyraźniej moje życie. Dobrze, z kolei tak, tutaj. Ogólnie mamy jeden mały problem w tej dzielnicy i tym się zajmiemy już w kolejnym odcinku. Ponieważ tutaj potrzebny jest dworzec taki, no prawie że centralny, żeby podłączyć go z innymi dworcami, bo tu jest wjazd do miasta i możemy postawić sobie po prostu coś takiego i tu będą jeździć pociągi, ale ja z góry wiem, że to jest za mały, więc postawimy sobie jakiś jeden z naszych końcowych dworców, ale to będzie oczywiście w następnym odcinku, nie dzisiaj już. Ale dalej, żeby po prostu tutaj wybudować teraz to, o dokładnie, tą drogę. My sobie po prostu zrobimy to w ten sposób. Bo nie chce mi się naprawdę już tutaj ciągnąć. Już odcinek bym chętnie skończył. Mam jeszcze przed sobą scenariusz do nagrania, więc to wiecie. A scenariuszu to ja naprawdę mam bardzo dużo do zmienienia. Znaczy, czy tak dużo to też nie wiem, ale chciałbym zagrać też scenariusz. Dzisiaj jeszcze live mam dla was do nagrania. Ten odcinek nie wiem o której godzinie, który się pojawi dla was. Więc po prostu chyba sami mnie zrozumiecie, że chciałem. Chociaż oczywiście go nie skończę wcześniej. Skończę go jak zawsze za późno. No cóż. Z tym się chyba już mogliście pogodzić, to po prostu to Awiznosz nagrywa, Awiznosz nie zna pojęcia takiego jak czas i że trzeba kończyć odcinek. No, poczekaj. Czy tu by mi się udało? Jakby mi ścinali forsę za każde takie coś, to wtedy może bym się pomogło. A tak, to wiecie. Czekaj, jeżeli sobie zmienię. Nie, dawa, to źle wyglądało. No ma już, niech będzie w ten sposób. Tutaj jedziesz, dojeżdżasz dotąd i tu się skręt. Nie w ten sposób, na pewno nie w ten sposób. Okej, dobra, całkiem nieźle wyglądało. I tu se przejeżdżasz i stąd póki co będziesz mieć tu po prostu taki prosty zakręcik. Dokładnie. Zresztą stąd jak dojedziesz do tego dworca, to nie moja bajka akurat. Najprościej po prostu puścimy sobie tutaj tą kolej. I tyle. Bo tu na razie i tak nie ma żadnej innej komunikacji. Więc w sumie czemu by nie. Gorzej z tym tutaj zjazdem. Tak. To trochę gorzej. Bo tutaj to nie wiem jak. Serio, nie wiem jak tutaj zrobić ten zakręt. No bo po pierwsze, on musi wyjechać takim. Jakżeż tym możemy tutaj zrobić ten zakręcik? No dobra, no nie jest tak, że nie mam pomysłów. Oczywiście, że mam pomysł, ale on jest bardzo zły. W sumie jak sama postać Awiznosza, która się zabiera za budowę torowiska. Poczekaj, tak, czekaj, może. I tak, takiego zakrętu nie zrobimy. Takiego też niestety.
Ale tu sobie zrobimy kółko ogólnie, żebyście zrozumieli. Tu będzie kółko. Jak my je zrobimy, to inna bajka, nie wiem. Ale będzie tu kółko. Pytania jasne. Dalej, tu będzie zakręcik. I stąd już będzie prosty wjazd tutaj. Proszę bardzo. Bardzo dziwny zakręcik, ale udało mi się tutaj wjechać i zrobić wszystko dobrze. Więc tak, po pierwsze co robimy? To tak, jest tutaj ta nasza ta linia, ta różowa. Tutaj jedzie przez to wszystko. I ją trochę zmienimy, ponieważ ona tutaj teraz cała jedzie tutaj. To nigdy więcej. Ten przycisk usuwamy. I stąd jedziesz dalej. Ona będzie robić po prostu takie kółko, co nie? I druga linia, nasza kolej jednoszynowej, będzie po prostu kończyć te kółko w drugą stronę. Tutaj przystanek, ja mówię, ale to będzie jedna z głównych linii w naszym mieście. Bo tutaj tego jest tak dużo, tutaj jest mały problem rzeczywiście może z tym, że tutaj trochę się zepsuło, jeżeli chodzi o parki tego typu. Ogólnie o parki jeśli chodzi, to mamy tutaj dosyć dużo tych nowych, fajnych, poczekaj, gdzie one są? Nie, nie tutaj. Tutaj, te ogólnie dostępne dla każdego. Widzicie co się dzieje tutaj? Środkiem będzie przepływać prąd. Dobra. No i mamy oczywiście jeszcze to. Tylko tak, to się nie chce w ogóle postawić. W sumie się nie dziwię. Poczekaj. Wyspa Rybacka. Poczekajcie, poustawiamy sobie takich parę tutaj. One są strasznie drogie w ogóle, ale poustawiamy sobie takich parę budynków, bo one są rzeczywiście dosyć... Żeby się tutaj coś działo u nas. Co nie? Dobra, proszę bardzo. Dalej, kolejny taki. Nie, jak jest ta muzyka, to mówię wam, można robić czynić cuda. Serio. No te, nie wiem jak dla was, na pewno trochę inaczej to odczuwacie. Ale dla mnie jak jest ta muzyka, to ja się czuję jakby były wakacje. Może tylko, że całe wakacje przesłuchałem właśnie wszystkie te utwory, ale to na pewno nie o to chodzi, to nie. Więc tak, dla mnie to takie wakacje teraz są. Pomijając to, że mam ferie, więc w teorii to są takie wakacje. No ale sami najlepiej wiecie, o co mi tutaj właściwie chodzi. Dobra, proszę bardzo, tu jeszcze taki jeden budynek, dobra. I wracamy do naszej tutaj dzielnicy, tutaj kręciliśmy sobie naszą linię. Proszę bardzo, pociąg powinien już robić kółeczko. Natomiast my puszczamy drugą linię. Stąd. To jest ogólnie bardzo duży ruch. I nie chciałbym tutaj powiększać go na pewno w tym kierunku, więc proszę bardzo, z innego miejsca będziesz wyjeżdżać. I ty ekspresowo przez tylko i wyłącznie tą stację, bo teoretycznie moglibyśmy usunąć tą stację, ale dobra, już zróbmy, żeby się jechał ten też, trudno. No oni tutaj się cieszą, mają jeszcze dodatkowego tutaj stację. Jedziesz od razu prosto, tak, oczywiście, tutaj jest taka stacja, gdzie tranzytowa. Tu zawsze wszystkie będą nasze kolejki jednoszynowe w tej dzielnicy podjeżdżać. Dalej, tu, tutaj też, nowej dzielnicy. Tutaj to wiemy, tutaj uniwersytetowo i wracając tutaj, wracasz, jedziesz jeszcze przez tą stację, czekaj, przez tą, z powrotem i wracasz do naszego tutaj dworca. Miejmy nadzieję, że całkiem nieźle tutaj będzie z tego korzystać, bo tutaj co prawda skręca, ale powinniśmy, a my, że nie powinno być tutaj z tym takich dużych problemów. Sprawdźmy, czy jedzie. W kolejnym odcinku jakby coś tak zajmiemy się oczywiście z tym, statkami kosmicznymi. To już jest zarezerwowane, jakby coś na jutrzejszy odcinek. Statki powietrzne. Dobra, czekaj, to jest jakaś krótka linia, to nie ta. Ja się pytam o tą linię, która tutaj jedzie tędy, o tu. Okej. Znajdźmy jakiś pociąg. Jasne. O, dobra, czekajcie, to jest w drugim kierunku. To jest ta nowa linia. Ile osób z niej korzysta? Okay, póki co niedużo. Widzę, że jakiś jest problem bug z wychodzeniem z wszystkich mapek póki co. A w tym kierunku? No i to ja rozumiem. Parę osób z tego to wykorzystuje. Jedyny duży minus może być to, że tutaj... Nie no, tutaj też nie mają. Tu zrobimy jeszcze system podziemnej komunikacji i tyle. Dobrze, mam nadzieję, że wam się podobało. Na koniec dzisiejszego odcinka nie będziemy jeździć, a się przejdziemy. Dziś budowaliśmy sobie tutaj nową dzielnicę IT, która no, nie powiecie mi, że dziwnie wygląda. No, proszę was. To są najwyższe budynki w mieście. Ej, to mi się naprawdę podoba. I to jest właśnie z Green City pojawiło się. Ponadto zmieniliśmy całkowicie nasz system tutaj ściekowy. Proszę bardzo, no teraz jest szczęście trzymać w portfelu. Ścieki tutaj są naprawione, aby to dobrze wyglądało. Jest w ogóle jakaś straszna mgła.
trochę recyklingu, no i oczywiście elektrownia termojądrowa, która jest taką ma moc, że już nigdy więcej nie musimy stawiać żadnych elektrowni. Więc co dużo mówić, do zobaczenia, jeśli Wam się podobało, zostawcie górę, no i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Ja natomiast skończę naszym epicentrum dzisiejszego odcinka, czekaj, czyli oczywiście pod uniwersytetami, gdzie dużo się działo. Dobra, idziemy taką panią, nie, poczekaj, to zmienimy coś, nie, dziewczynka, nie, dziadek z laską, poczekaj, czy jest, poczekaj, nie, niedźwiedź, może, mewa, bo można latać fajnie. No, czekaj, ja tu widziałem. Dobra, idziemy panią z torebką, proszę bardzo. I do uniwersytetu, bo czemu by nie? To jest dobre, jak możemy skakać. Ty, możemy robić double jumpa. Ale fajnie. Dobra. O kurczę. Dobra, nieważne. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tu jesteśmy obok tego wszystkiego. Jakiś teraz nasz tramwaj przyjedzie, tak? Cześć!